Wniosek dotyczy postępowania, jakie jest toczone w tej chwili w Ministerstwie Obrony Narodowej, postępowania przetargowego na zakup okrętów podwodnych dla Polskiej Marynarki Wojennej. Chodzi tutaj o dwie nowe jednostki. Ogromne zamówienie, bo koszt dwóch okrętów to jest około 5 miliardów złotych. Jedno z największych zamówień dla polskiej armii. Ja składałem interpelację do ministra obrony narodowej, monitorując niejako przebieg tego postępowania. Dostałem zapewnienia, że te okręty staną wybrane w drodze przetargu, otwartego przetargu. Kiedy po raz kolejny zadałem pytanie, co z tym przetargiem się dzieje, bo były prasowe informacje, że są jakieś próby pozaprzetargowego dogadania się, pozaprzetargowego wyboru tej jednostki. Pan wiceminister obrony narodowej, pan minister Skrzypczak wyjaśnił mi, że opóźnienia w przetargu czy w postępowaniu wynikają z tego, że stworzone przez Marynarkę Wojenną kryteria wyboru takiego okrętu dla polskiej marynarki zostaną ponownie zweryfikowane, ponieważ tych stworzonych kryteriów nie spełnia okręt typu 212, niemiecki okręt podwodny, który od początku jest preferowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej jako ten, który powinien zostać dla polskiej marynarki zakupiony. No mamy tutaj rzecz ewidentną i rzecz jednak dosyć niesłychaną, że wysoki urzędnik państwowy, wiceminister obrony przyznaje otwarcie w odpowiedzi na interpelację, że dopuszcza się ustawiania przetargu, bo inaczej tego nazwać nie można. To, co powinno przyświecać przy zakupie w tej chwili, przy modernizacji polskich sił zbrojnych, przy zakupie sprzętu dla tych sił zbrojnych, to jest dbałość o zwiększenie potencjału i zwiększenie możliwości obronnych polskiej armii. Zakup okrętu typu 212 nie będzie temu służyć. Wręcz przeciwnie, to będzie zakup właściwie niecelowy, no bo dzisiaj, w dzisiejszych warunkach okręty podwodne, które nie mogą przenosić rakiet samosterujących, nie mogą przenosić rakiet, które chociażby są w stanie unieszkodliwiać rakiety przeciwnika, no to jest pewien archaizm, to jest coś, co naszego potencjału nie wzmocni. Więc to będą pieniądze wyrzucone de facto w błoto. To są okręty starej generacji. Dzisiaj właściwie o małej przydatności w przypadku konfliktu zbrojnego. Ja przede wszystkim mam nadzieję, że minister obrony narodowej w trybie natychmiastowym, a jeśli nie on, to premier, poleci jednak, aby odstąpić od takiego, a nie innego procedowania w tej sprawie, czyli od ustawiania tego przetargu. Zostały opracowane kryteria, została opracowana specyfikacja tego zamówienia i na jej podstawie trzeba wybierać w tej chwili najlepszy sprzęt dla polskiego wojska.